Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Dziś kolejny odcinek z serii Legendarne Ciekawostki i natrafiliśmy na historię wielkiego piłkarza. Piłkarza, który gdyby historia potoczyła się inaczej, mógł być jeszcze lepszy, jeśli nie najlepszy. Był to bardzo pogubiony człowiek, czasem nie zważający na konsekwencje, lekceważący, a mimo wszystko czczony i wychwalany przez cały swój kraj. Przed wami historia Brazylijczyka Manuela Francisco dos Santosa, czyli Garinczy. Dzięki za propozycję Pelek. Zanim zaczniemy, przypominam tylko o klikaniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału i komentowaniu poniżej, kto następny ma się pojawić w tych materiałach. Zaczynamy. Manuel Francisco dos Santos, czyli Mane Garincha, urodzony 28 października 1933 roku. Zmarł 20 stycznia 1983. Był to mierzący 169 cm wzrostu skrzydłowy. Największymi sukcesami tego zawodnika jest dwukrotne Mistrzostwo Świata w 1958 i 1962 roku. Dwa razy zajął też drugie miejsce na Copa America w 1957 i 1959. Karierę seniorską rozpoczynał i większość jej spędził w Botafogo. Między 1953 a 1965 rokiem rozegrał tam ponad 600 spotkań. Później grał jeszcze dla Corinthians, Portuguesy, kolumbijskiego Atletico Junior, Flamengo oraz Olari. W reprezentacji Brazylii grał w latach 1955-66 i w 50 meczach strzelił 12 bramek. Zaczynamy ciekawostki. Jako dziecko Garincha został uznany przez lekarzy za kalekę, ponieważ jego prawa noga była 6 cm krótsza od lewej. Na dodatek jedna zginała mu się do środka, a druga na zewnątrz. Jego pseudonim Garincha wymyśliła w dzieciństwie jego siostra. Ponieważ był on znacznie niższy od swoich rówieśników, zaczęła mówić na niego Garincha, co w tłumaczeniu z portugalskiego oznacza małego ptaka. Karierę seniorską na profesjonalnym poziomie Garincha rozpoczął dopiero w wieku 20 lat, ponieważ wcześniej, jak wielu twierdzi, nie był nawet zainteresowany zostaniem profesjonalnym piłkarzem. Dodam tylko, że gdy podpisał kontrakt z Botafogo, był już żonaty i rodzicem. Na swoim pierwszym treningu w Botafogo m.in. założył siatkę innej legendzie brazylijskiej piłki Niltonowi Santoszowi, który wówczas zdążył już rozegrać 16 międzynarodowych spotkań. To właśnie Santosz nakłonił klub do podpisania przez Mane Garincha kontraktu, gdyż był pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności. W swoim debiucie dla Botafogo 19 sierpnia 1953 roku Garincha ustrzelił hat-tricka. Jeden z najsłynniejszych goli Garinchy miał miejsce 29 maja 1958 roku. W spotkaniu z Fiorentiną we Włoszech Garincha przedryblował najpierw czterech obrońców i bramkarza, zatrzymał się na linii bramkowej i zamiast strzelić bramkę, zaczekał na wracającego obrońcę Enzo Robottiego tylko po to, by ponownie go okiwać przed oddaniem strzału. Przez tą lekkomyślność został odsunięty na dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata. Wyobraźcie sobie, że gdy koledzy z reprezentacji Garinchy w 1958 roku celebrowali zdobycie Mistrzostwa Świata, ten, nie interesując się w ogóle przepisami ani szczegółami turnieju, był zamroczony myślą, że Mundial działa tak samo jak rozgrywki ligowe i czekają ich teraz mecze rewanżowe. Z powodu swoich wielkich problemów z alkoholem był uczestnikiem kilku niefortunnych wypadków samochodowych. W 1959 roku po przyjeździe do swojego rodzinnego miasta Pau Grande, jadąc samochodem potrącił swojego własnego ojca, który kilka miesięcy później zmarł na raka wątroby. W 1969 roku zderzył się samochodem z ciężarówką, co zabiło jego teściową. W piłce nożnej znany jest gest fair play, znany gestem Garinchy. Polega on na przerwaniu własnej akcji przez wybicie piłki za linię boczną w celu umożliwienia udzielenia pomocy kontuzjowanemu zawodnikowi. Garincha był pierwszym zawodnikiem w historii, który to zrobił. Podczas meczu ligowego w Brazylii w 1960 roku wybił piłkę na aut, widząc, że obrońca drużyny przeciwnej doznał kontuzji, pomimo że sam był już w polu karnym i miał strzelać na bramkę.
W meczu ćwierćfinałowym Mundialu 1962 Brazylia-Anglia mecz został przerwany przez bezpańskiego psa, który wbiegł na boisko. Wszyscy zawodnicy próbowali go zatrzymać, co udało się dopiero angielskiemu napastnikowi Jimmy'emu Gravesowi. Pies jednak w międzyczasie zdążył obsikać całą koszulkę piłkarza. Garrincha uznał to za tak zabawne wydarzenie, że po meczu przygarnął psa i nazwał go Bi, co oznaczało podwójny, jak fakt, że Garrincha był podwójnym mistrzem świata. Garrincha był pierwszym w historii zawodnikiem, który otrzymał na mundialu nagrodę Golden Ball dla zawodnika turnieju, Golden Boot dla króla strzelców oraz zdobył mistrzostwo świata. Po nim dokonali tego tylko Mario Kempes w 1978 i Paolo Rossi w 1982 roku. 8 czerwca 1966 roku Brazylia pokonała Polskę 2-1. Garrincha był jednym z dwóch zawodników, który pokonał bramkarza Mariana Szeję. Był to też jeden z początkowych meczów przyszłej legendy polskiej kadry, Włodzimierza Lumańskiego. Garrincha może się pochwalić nieprawdopodobnym rekordem w reprezentacji Brazylii. Rozegrał 50 meczów, w których przegrał tylko jeden jedyny raz. 1-3 z Węgrami na Mistrzostwach Świata 1966. Był to też ostatni mecz w jego reprezentacyjnej karierze. Był to również mecz, w którym z powodu urazu nie grał Pele, co sprawiło, że Canarinhos nie przegrali ani jednego meczu, w którym obaj ci zawodnicy byli na boisku. W swojej karierze klubowej Garrincha rozegrał tylko jeden mecz poza Brazylią. W 1968 roku rozegrał jeden mecz dla kolumbijskiego Atletico Junior, w którym strzelił 3 bramki. W 1971 roku w mediach pojawiały się plotki, jakoby 38-letni Garrincha miał trafić do Europy, do Red Star Paris, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Wcześniej mówiło się również o zainteresowaniu takich klubów jak Juventus, Real Madrid, Inter czy Milan. Wielu ludzi twierdzi, że popularna przyśpiewka Olé, wzięta rodem z hiszpańskiej korridy, została zapoczątkowana na boiskach, na których występował Garrincha. Garrincha zakończył karierę piłkarską w wieku 40 lat. Wiek nie był natomiast jedynym powodem dla końca kariery. Czuł się on bowiem dziwnie, bo niedługo wcześniej został dziadkiem. Jego córka Edenir urodziła córkę i Mane Garrinchy po prostu wydawało się dziwne bycie jednocześnie profesjonalnym piłkarzem i dziadkiem. 19 grudnia 1973 roku na Marakanie w Rio de Janeiro rozegrany został mecz pożegnalny między reprezentacją świata a Brazylią na cześć Garrinchy. Zgromadził on niebagatelne 131 tysięcy widzów. Drugą żoną Garrinchy była popularna w Brazylii piosenkarka Elza Soares. Byli małżeństwem przez ponad 10 lat. Zakończyło się ono rozwodem po tym, jak będący pod wpływem alkoholu Garrincha pobił swoją żonę. Miał z nią syna, Juniora, który zginął w wypadku samochodowym w wieku 10 lat. 3 lata po śmierci ojca. W sumie mówi się o ponad 14 dzieciach Garrinchy, z czego aż 8 z jego pierwszą żoną, Nair Marquez. Wszystkie 8 to córki. Garrincha zmarł w wieku 49 lat na marskość wątroby spowodowanej nadużywaniem alkoholu. W 1982 roku, czyli rok przed śmiercią, aż 8 razy lądował w szpitalu z powodu nadużyć. Jego stan w ostatnich momentach życia wielu ludzi określało jako psychiczny i fizyczny wrak człowieka. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie poniżej komentarze, kto następny ma się pojawić w odcinku. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie suby. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.